Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii drugiej z Farminga 17. Dzisiaj chciałbym popracować broną mulczową po raz pierwszy właśnie tutaj w serii drugiej. Chciałbym popracować broną mulczową zarówno na ściernisku, jak i również chciałbym ją wykorzystać jako chwastownik. Postanowiłem właśnie zrobić coś innego niż zwykle, bo jeszcze nie miałem okazji właśnie korzystać tutaj w serii drugiej z bron mulczowych, właśnie z chwastowników, więc dzisiaj będzie do tego pierwszy raz, dzisiaj będę miał okazję to zrobić. Jest to mod od Fawena, czyli podejrzewam, że dla większości z was jednak znanego modera, definitywnie jednego z bardziej znanych polskich moderów. Już niejednokrotnie korzystałem z jego maszyn. Zapadły mi w pamięć zwłaszcza krukowiak do zbioru ziemniaków oraz taka kopaczka fajna do ziemniaków. Kiedyś używałem tutaj w serii drugiej z Farminga 17. Bardzo dobre jakościowo mody i dzisiaj zobaczymy również, jak dobra jakościowo jest ta właśnie tutaj brona mulczowa. Brona mulczowa, no czyli inaczej też po prostu chwastownik. Spotkałem się jeszcze z nazywaniem tego sprzętu broną palcową. To jest generalnie jednak rzadko chyba spotykane urządzenie, które służy między innymi do uprawy ścierniskowej, która polega na tym, że ta brona skłania, z tego co wyczytałem, nasiona chwastów czy też jakichś samosiewów do kiełkowania. No słuchajcie, ja przyznam się wam, że za bardzo się na tym niestety nie znam, jeżeli chodzi o uprawę ścierniskową. Jeżeli chodzi o działanie chwastowników, no to ogarniam, bo chwastowniki już w tej grze mamy, w 17. O, właśnie te tutaj dwa chwastowniki, no i ten nagromasz jest tutaj kolejnym. Już z chwastowników tutaj korzystałem, ale jeżeli chodzi o na przykład jakąś uprawę ścierniskową, za bardzo się nie znam, aczkolwiek nie obrażę się, jeżeli ktoś fajnie to w komentarzu wytłumaczy, na czym to polega. To podejrzewam, że temu komentarzowi dam na przykład serduszko, będzie gdzieś widoczne na górze, jakby ktoś chciał sobie poczytać co nieco. Oczywiście w farmingu nie ma czegoś takiego jak uprawa ścierniskowa, tutaj wykorzystujemy po prostu tą tutaj bronę mulczową do nawożenia, no bo to jest farming i tutaj nie ma czegoś takiego właśnie jak uprawa ścierniskowa. Tutaj czy to chwastownik, tu chwastownik nie usuwa chwastów, tylko tak jakby daje ten efekt nawożenia, czy to jakbyśmy skorzystali z opryskiwacza, czy z rozsiewacza nawozów, no bo to jest farming, ale po prostu w farmingu to wykorzystujemy do nawożenia pola, w dużym skrócie. W realu oczywiście to działa w troszeczkę inny sposób, no ale to jest farming, tutaj jest jednak sporo uproszczeń. Link oczywiście do tejże brony mulczowej znajdziecie w opisie do filmiku. Ja sobie najpierw trochę pojeżdżę tutaj po ściernisku. Później kupiłem sobie pole, na którym jest, nie pamiętam co, ale spróbujemy wtedy użyć tej brony mulczowej jako chwastownika. Już akurat chwastowników kiedyś używałem w serii pierwszej, zdarzało, chyba raz użyłem. I daje to taki sam efekt jak jeżdżenie na ściernisku, czyli pole robi się ciemniejsze, czyli jest po prostu już nałożony ten efekt nawożenia. Aczkolwiek w 19 ma to działać inaczej, bo w 19 już podobno chwasty na polu będą widoczne. Jak się przejdziemy jakimś chwastownikiem, to będzie widoczne, jak my je będziemy usuwać. Wtedy to będzie działać lepiej, no ale teraz po prostu no jest tak, jak jest. Mamy tutaj możliwość ustawienia sobie właśnie, o tutaj, kątu tych właśnie prętów, kurczę, jak to fachowo nazwać, zapomniałem. Tak czy siak możemy sobie ustawić, czy chcemy go je tak mieć ustawione, na przykład, czy też na przykład w ten sposób. No to akurat mamy do wyboru, do koloru, jak to chce, tak sobie może ustawić. No animacje są, jak widzicie, spoko, sporo kurzu leci, mod jak najbardziej na plus. No spójrzmy na model z bliska, żeby przyjrzeć się jakimś teksturom, ogólnie jakości modelu. No już tutaj widać, że po prostu jest to pierwsza liga. Moment, czy tutaj pokazuje również, ja to sobie podniosę, czy tutaj pokazuje kąt nachylenia? O właśnie, czy tutaj to widać? Zaraz zobaczę, teraz jest 4. A jak ja wezmę w ten sposób, czy to jest to?
Tak, i teraz jest poziom szósty. Pokazuje to, jak to jest pochylone. Ej, to fajnie to działa. Kurczę, to mi się podoba. To jest dopiero dobrze wykonany mod. No ale VN to co jak co, ale nas do tego przyzwyczaił. Ja to uważam, że czy to VN, czy to CatFan, czyli autor właśnie tych ciągników, no to ci goście się po prostu marnują. Już powinni w Giant Software dawno temu pracować. Serio, bo no widać, że czy to CatFan, tak jak wspomniałem, autor tych ciągników, które używam, czy to VN, no goście się marnują, serio, no wystarczy porównać, jak wyglądają niektóre mody tworzone przez moderów, którzy no nie za dobrze się niestety znają na tym, co robią. Robią co mogą, owszem, nie żebym narzekał, ale jednak no jakościowo są mody lepsze, no i mody gorsze, no to jest raczej oczywiste, no i definitywnie mody VN-a czy też CatFana należą do tych lepszych jakościowo. Mówię tutaj oczywiście o wyglądzie, o teksturach, o działaniu, o braku jakichś błędów, bo bywa, że mod jest, że fajnie wygląda, super, wszystko świetnie, a ma jakieś błędy i tak dalej, albo nie działa tak jak powinien, nie ma jakichś animacji, no zawsze, kurczę, można coś znaleźć. Ale tutaj nie mam się do czego przyczepić. Później pokażę wam możliwości, co prawda małe, ale jednak możliwości konfiguracji tego tutaj narzędzia. W sumie to już teraz mogę pojechać. Później dokończę sobie pracę na tym ściernisku. Co do tej... Wow, moment. Co do tej uprawy ścierniskowej, no to za dużo o tym nie wiem, ale chyba później się orki nie wykonuje, lecz ja orkę raczej będę chciał na tym polu zrobić, bo już dawno temu mówiłem, że mam zamiar zrobić jakąś orkę czy coś taką klasyczną i będę chciał to na pewno zrobić. Na pewno... Wow, pojechałem kurde za daleko. Na pewno jest to użyteczna maszyna, jeżeli ktoś ma, no nie wiem, dajmy na to nawożenie te trzykrotne. No to wtedy jak się przejdziemy takim raz, czy to po ściernisku, czy później jako chwastownik, jak już zboże jakieś wzrośnie, no to wtedy mamy już te jedno nawożenie zaliczone. I jest okej, okay, tylko że to ma wymagania chyba 150, moment, 150 czy 130 koni mechanicznych, ale ja chyba zauważyłem, że aż mi się kurczę przód podnosi w tym Ursusie, więc w sumie jednak do tego trzeba jeszcze jakiejś potężniejszego jakiegoś ciągnika. Postawiłem sobie tutaj warsztat z tyłu, bo czemu nie, może się przydać do konfiguracji jakichś tam czy to pojazdów, czy to maszyn, no i przyda mi się akurat dzisiaj. Teraz jest to skonfigurowane tak, że jest to brona mulczowa, ale można to skonfigurować, że będzie to chwastownik, w sensie wizualnie nic się nie zmieni, no bo co tu miałoby się zmieniać, tylko podobno VN mi napisał, że zmienia się trochę, zmieniają się animacje, jak mamy ustawioną tutaj, momencik, jak mamy ustawioną bronę mulczową, to wtedy jest więcej ziemi, więcej kurzu, jakbyśmy jeździli po właśnie takim ściernisku, a jak weźmiemy chwastownik, to już wtedy te animacje są chyba trochę bardziej subtelne, zresztą zaraz to zobaczymy. I można też światło sobie tutaj założyć, ja wezmę zdejmij. No teraz z tyłu nie ma tych świateł. Zresztą zaraz zobaczycie, może wcześniej ich nawet nie zauważyliście. Oj, teraz są, jak widzicie. Ja sobie akurat wolę, żeby tutaj były światła, fajniej to według mnie wygląda. No i dobra, jedziemy teraz na pole, żeby wykorzystać to jako chwastownik. Tutaj, jeżeli chodzi o te chwastowniki, co są dodane przez Giant Software, to tutaj nie wybieramy, czy chcemy, żeby to była brona mulczowa, czy to chwastownik. Tutaj to wszystko jest, to jest wszystko w jednym, tylko tutaj po prostu mamy taką możliwość, wtedy się animacja zmieni i tak dalej. No, więc jedziemy. No serio, mam wrażenie, że czasami aż mi przód w tym Ursusie podnosi, więc trochę jednak, kurczę, wypadałoby mieć jakiś... O, teraz zwłaszcza, no nie no, trzeba tak jakiś potężniejszy ciągnik mieć, bo ile ten, kurczę, Ursus ma, już nawet nie pamiętam. Ha, momencik, jak ja go kupowałem, tak zapomniałem, ile on ma koni, 140, no to tak, daje radę, ale czasami różnie może być.
No to teraz wykorzystajmy to jako chwastownik. No i owszem, wydaje mi się, że tego kurzu jest mniej i również zwróćcie uwagę, że wcześniej były takie bardziej widoczne animacje tej gleby, tej ziemi. Teraz tego nie ma i to się właśnie zmienia, jak przełączymy tryb tak jakby pracy na chwastownik. Wizualnie nic się nie zmienia, ale zmieniają się trochę te animacje. No i tutaj chwastownik to no, działanie ma takie jak te oryginalne, czyli teoretycznie usuwa chwasty, teoretycznie oczywiście. W 19 to już raczej będzie chyba widoczne, że on te chwasty usuwa, bo chwasty na polu będą. Tutaj w 17 teoretycznie chwasty usuwa, ale tak naprawdę po prostu daje efekt, jakby to było nawożone. Bo tutaj nie mamy w 17 czegoś takiego jak chwasty, nie wiem, czy jakieś insekty, tak samo zresztą działa w 17 i w każdym poprzednim farmingu tak samo działa przecież na przykład oprysk, że daje efekt nawożenia, a nie na przykład zwalcza jakieś tam insekty czy grzyby i tak dalej, no bo czegoś takiego tutaj nie mamy. No młodzik całkiem spoko, fajnie, na pewno mi się nim pracuje, zawsze coś innego niż ciągle pracować, wykonywać cały czas w kółko te same prace polowe. Warto czasami popracować sobie jakąś taką maszynką, która jest jednak stosunkowo rzadko spotykana. I tak mnie w sumie dziwi, że coś takiego mogliśmy w 17 zobaczyć w oryginalnych maszynach. No i raczej to powrócą chwastowniki w 19. Całkiem spoko maszyna. To jest właśnie, kurczę, to o czym ja mówię wielokrotnie, że lepiej tworzyć takie mody, których jest mało, aniżeli ciągle robić te same mody, których i tak jest dużo. No za przykład tu podam jakieś, nie wiem, przyczepy na przykład, czy też jakieś, nie wiem, agregaty i tak dalej. A tu proszę, VN stworzył chwastownik, bronę mulczową. Ja mówię na to po prostu chwastownik i tyle. Najczęściej stworzył chwastownik, ja w modach rzadko widuję, żeby się jakiś chwastownik pojawił, albo też po prostu nie zwracałem uwagi. Wcześniej stworzył tego krukowiaka do zbioru ziemniaków, tą kopaczkę do zbioru ziemniaków, czyli maszyny, których kurczę nie ma. I ja lubię, jak są tego typu maszyny tworzone, nie cały czas w kółko. Większość maszyn, jakie są tworzone, to są, mówię najczęściej, tak? Bardzo to być może z grubsza, ale najczęściej to jakieś przyczepy, agregaty. No tego jest od cholery tak naprawdę, jest w czym wybierać, a są takie maszyny, których jest najzwyczajniej w świecie, jak na lekarstwo. Oho, tutaj jakieś błoto chyba jest na polu. Ohoho, ale mi zwolnił, już się bałem, że będzie wtopa. Ale na szczęście trzeba tam uważać na tym polu, na tamto miejsce, ja tego nawet nie zauważyłem po prostu. Tak więc bardzo bym był wdzięczny, jakby ktoś w komentarzu tak fachowo wyjaśnił, na czym polega działanie, inaczej, jakie są pozytywne skutki działania i w ogóle po co się używa brony mulczowej, bo ja to tak coś czuję, że jak ja bym miał to wyjaśniać, to słabo by to wyszło, bo przyznaję się szczerze, że za bardzo się na tym nie znam, naprawdę, więc chciałbym, żeby ktoś to tak fachowo wyjaśnił. Jeżeli chodzi o chwastownik, no to tutaj nie ma co za bardzo wyjaśniać, po prostu on usuwa w ten sposób jakieś chwasty i tak dalej. Też można tego użyć na trawie, na przykład na łące i wtedy też będzie ten efekt tego nawożenia, to tak jakby by zruszało tą trawę, no też można w ten sposób tego użyć. O, tutaj jest właśnie te błoto, kurczę. Jedź, dawaj, dawaj, dawaj. Serio, tam trzeba uważać. Już mi się, kurczę, ciągnik pobrudził. Ten chwastownik również. A zaraz pojadę z tym na ściernisko i zobaczę, czy zadziała jako brona mulczowa, mimo już ustawiłem to tak jakby teraz na chwastownik. Czy to będzie działać tak czy siak, tylko po prostu zmieniają się te animacje. Gdzie ja skończyłem? Gdzieś tutaj, widać, gdzie jest ciemniejsze, gdzie jaśniejsze. No i dobra, zobaczmy. Tak, również działa, tylko po prostu, no, animacje, nie ma tej animacji, o. Teraz to dobrze widać, nie ma tej animacji tej ziemi. No, dobra, to tylko to się zmienia, ta animacja. No ale i tak, szczerze mówiąc,
całkiem fajna opcja. Taki fajny szczególik to jest, jak najbardziej. No to już nie chce mi się tam jechać na gospodarkę i zmieniać tutaj tak jakby tryb pracy na tą bronę mulczową, więc dokończę sobie po prostu pracę w tym trybie tak jakby tego chwastownika. Okej, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!